Zdrowia, szczególnie dla polskich wyborców w Ameryce, no i murzyńskich wyborców w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, ciekawa sprawa jest. Murzyni w zasadzie statystycznie od lat 60., czyli przez ostatnie 50-60 lat, głosują w zasadzie na demokratów. Demokratów trzeba pamiętać, że 100 lat temu, no to była partia Ku Klux Klanu, to była partia południa, która wprowadzała tą segregację rasową, to była partia, która miała niewolników. No to są ludzie, którzy w zasadzie zrobili 180 stopni salto i stanęli na głowie. No i od tej pory w zasadzie wzięli czarnych pod swoją opiekę, no i kupują ich głosy jałmużną. Dają im zasiłki, dają im obietnice, dają im wszystko, co się dano w imię tak zwanego wyrównywania praw człowieka. To są to, co się zaczęło, walka o prawa człowieka. No, doprowadziła ta walka do praw człowieka, do tego, że homoseksualiści chcą mieć prawa do adopcji dzieci. Doprowadziło do tego, że transwestyci dzisiaj wygrywają zawody z kobietami. To się wszystko zaczęło od tego niewinnego, od praw murzyńskich. No oczywiście były pewne tam niedociągnięcia i tak dalej, no ale jednak wszystko demokraci wykrzywili, dobre intencje, jak to mówią, niebo jest wybrukowane. No i teraz w listopadzie, no dzisiaj już jest styczeń, listopad za 10 miesięcy, co będzie z murzynami? Czy będą głosować na republikanów, na Trumpa? No i pytanie jest dla Polaków, na kogo będą głosowali Polacy. Nie znam danych statystycznych, postaram się znaleźć, no ale patrząc na te wybory, które są lokalne, powiedzmy, dla polityków polskich, no to w Ameryce jednak mieszkają większość niż połowa Polaków w Ameryce, to są socjaliści, no albo superliberałowie. Ciągle głosują na PO, czy na tęczowych. Mniej niż połowa głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. No jest to tam pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest lewicowe, czy prawicowe, no ale można założyć, że powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość jest trochę bardziej na prawo od PO, no i zdecydowanie bardziej na prawo od wszystkich tych tęczowych, tak? Także w tych warunkach, jakie w Polsce są, to Prawo i Sprawiedliwość jest, powiedzmy, bardziej prawicowa. No i w Ameryce jest partia republikańska, czyli Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no i socjalizm demokratów, czyli rozdawnictwo, wysokie podatki, ściganie bogatych, zabieranie broni, skrobanki, tego rodzaju. Wszystko, całe te lewactwo, które można sobie wyobrazić, no to właśnie są dzisiejsi socjaliści, komuniści, można powiedzieć. Bernie Sanders, 80-paroletni kandydat na prezydenta, to on jest czysty komunista, on ciągle przez ostatnie 50-60 lat on mówił, że kocha Kubę, kocha Wenezuelę, na swoją podróż pośrubną pojechał do Moskwy, także to czysty komunista. Ma chyba 4 czy 5 budynków, warty jest ze 3 czy 4 miliony. No i on stara się doradzać, jak pomóc ludziom pracującym, bo to zawsze te czerwone świnie przychodzą i mówią, jak pomóc ludziom pracującym. No ale wracając do murzynów, matematycznie wygląda na to, że jeżeli 30% murzynów w Ameryce by głosowało na Trumpa, no to w zasadzie wygrywa.
badania społeczne robione przez trzy firmy Emerson, Maris i Rasmussen pokazują, że 30% jest to prawdziwa liczba, że tyle, że prawie 1/3 Murzynów na dzień dzisiejszy mówi, że jednak będzie głosowała w najbliższych wyborach. Granica, no to powiedzmy jest 20%, która jest ciężka do osiągnięcia. Gallup pokazuje, że od 1976 roku w zasadzie żaden republikanin nie miał więcej niż 10%. Trump sam w sobie miał 8% w 2016 roku. I teraz ktoś może się zastanawiać, czy jest w stanie wyciągnąć więcej hiszpańskojęzycznych i Murzynów. No ale tak mniej więcej to się stało w Pensylwanii, w Michigan i w Wisconsin, kiedy większość ludzi mówiło, że się nie stanie, a się jednak stało. No już dużo republikanów to zapowiadało, czy przepowiadało, między innymi w latem 2015 były gubernator Teksasu Rick Perry, to on powiedział, że to jest najwyższy czas dla czarnych Amerykanów, żeby ta lojalność partyjna, żeby to wszystko przemyśleć. On powiedział między innymi coś mniej więcej takiego, że demokraci już mieli 60 lat możliwość pomocy Murzynom, czarnym Amerykanom. I teraz najwyższy czas, żeby te rodziny wszystkie popatrzyły się, jakie są rezultaty. Czy mają lepsze życie, czy mają gorsze. No, statystycznie to jest lepsze z punktu widzenia, powiedzmy, polityków i urzędników, no bo jeżeli 80% dzieci nie zna ojca tylko dlatego, że państwo płaci zasiłki, no to nie jest lepiej, tak? To lepiej by było, żeby uczciwy ojciec chodził rano do pracy, przynosił pensję, wychowywał rodzinę. No to jest lepiej. I to, że państwo daje, no to nie jest lepiej, to jest gorzej. No i Murzyni sobie zdają z tego sprawę. To jednak honor i uczciwość taka naturalna w każdym człowieku, no to jest jednak naturalna. I trudno to zabić. I urzędnicy i politycy zabijają, znaczy degenerują, tak? Bo to jest łatwe pieniądze. Na dzień dzisiejszy to jest najniższe bezrobocie od 50 lat. Także jest 3,5% oficjalne bezrobocie. No jest najmniejsze bezrobocie też dla Murzynów. Dla czarnych jest około 6%. W 2015 roku Hillary Clinton po tym, jak rządził Barack Obama 8 lat rządził i ona tłumaczyła, że jest do dupy sytuacja, bo 1/4 młodych Afrykan Murzynów w Ameryce nie ma pracy, a 15% właśnie hiszpańskojęzycznych grup społecznych, ci młodsi ludzie, też nie mają pracy. Także narzekała, jak to jest źle, nie zdając sobie sprawy, że ona określa to, co Barack Obama miał szansę poprawić. No i teraz widać, jak się idzie do sklepów, czy do różnych moli, czyli te wszystkie takie wielkie skupiska sklepowe, jak się wchodzi, to widać młodych ludzi niebiałych, młodych czarnych, młodzież 20-paroletnia, sprzedają jedzenie, sprzedają w sklepach. No, prace też bardziej skomplikowane, kończą studia, znajdują zatrudnienie w fabrykach, no bo jest duży
duże zapotrzebowanie, tak, że ludzie dostają pożyczki z banku, otwierają jakieś małe przedsiębiorstwa. No, jedzenie zawsze jest najłatwiejsze, bo jeżeli jest praca, to ludzie wydają pieniądze na jedzenie. Później jak jest kryzys, no to zawsze restauracje i te sprawy jedzeniowe to są pierwsze do odrzucenia. No, ale kiedy dobrze żre, to wszyscy żrą, jak to się mówi. No i to są pierwsze prace ludzi, którzy w poprzednich dziesiątkach lat, czy za Obamy, po prostu grali w piłkę. Obama oferował budowanie najróżniejszych boisk, żeby młodzi ludzie mieli zajęcie. No a zajęcie młodych ludzi to powinno być znalezienie jakiejś pracy, że jak będą troszeczkę starsi, żeby mieli doświadczenie. Także ten socjalistyczne podejście do zabijania czasu i płacenia przez państwo jakichś takich programów socjalnych, niezwiązanych z produkcją, niezwiązanych z płaceniem podatków i tak dalej, no to się zmienia. No, wszyscy ci kandydaci, no to jest banda jakichś takich przymuleńców. Elizabeth Warren, no to ona dostała się do pracy na uniwersytecie, gdzie płacą jej tam 500 tysięcy za to, że podała, że jest Indianką. Także jej już tam nikt nie wierzy. Amy Klobuchar, no też ciekawa historia. Bernie Sanders, jak wspomniałem, no to jest stary komunista, 80-letni, no i krzyczy o dawaniu wszystkiego. No i taki stary komunista, to no, ludzie, republikanie wstrząsają ramionami, część młodzieży jest zafascynowana wariatem. Pete Buttigieg, no to ten Buttigieg, no to homoseksualista, który poszedł w zasadzie na parę miesięcy do wojska, dostał stopień wojskowy, no prześliznął się przez system militarny, nigdy nie był na linii frontu, no i podkreśla to, że on zawsze podkreśla, że był żołnierzem, co nie był, i podkreśla, że jest homoseksualistą, co jest, no i to są jego dwa atrybuty, obydwa w zasadzie nie dotyczące normalnego człowieka, tak? Wojsko no jest ważne, no ale przepychać jakieś papierki, no to jest idiotyczne. No i argumentem, że jest homoseksualistą, no to tym bardziej nie ma dzieci, nie ma przyszłości. To jest... no i Joe Biden... drugi staruszek, który jest 60 lat w polityce, klepie kobiety po głowie, po tyłku, pieprzy 3-3, no i zawodowy polityk. No, następna czerwona świnia, przyspawana 50 lat do koryta. Jak on przychodził do kongresu, no to on powiedział 62-letniemu politykowi, że najwyższy czas, żeby przyszła nowa zmiana. No a teraz on ma już 70, no ale nie da się odspawać. No i Tom Steyer, milioner, miliarder, któremu się pomyślało, że powinien coś powiedzieć w polityce demokratycznej, że może coś zreperować. Nudny jak flaki z olejem, wydaje miliony na te reklamy polityczne, no ale to jest jeden wielki cyrk. No i te mniejszości narodowe, mniejszości społeczne. No, Trump musi dostać 15-20%, no ale będą na niego głosowali ci, którzy wiedzą, że pieniądze nie rosną na drzewie, że robota nie rośnie na drzewie, że pieniądze to nie są z transferu jakiegoś pieniędzy, z przekazu zasiłku, z jakichś dodatków żywnościowych. No i muszą zauważyć, ci zauważają, że im się poprawiło, że im się poprawiło. Ogólnie wszyscy w radiu, w telewizji, w tej oszukanej telewizji, w oszukanym radiu i w gazetach, wszyscy mówią, że w zasadzie to Biden ma te głosy czarnych. Washington Post, no to też gadzinówka, to pokazywało, że 48% właśnie czarnych to będzie głosowało na Bidena, a nie
nie na Elizabeth Warren. No było dwóch kandydatów, jedna Kamala Harris, no ona udaje murzynkę, ona nie jest murzynką, no bo ona w zasadzie to jest hinduską, ona jest hinduską i wychowaną na Jamajce, a udaje murzynkę. No drugi to jest Cory Booker. Cory Booker też przez to, że w zasadzie jest półmurzynem, przepychali go w imię punktów za pochodzenie, no i też stara się uzdrowić społeczeństwo i też podkreśla, że jest murzynem, chociaż w zasadzie nie jest. No, nikt z murzynów nie głosował na nich, no bo wiedzieli, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. No, czy Trump uzyska 30%? Prawdopodobnie nie. Tego Bidena będą murzyni popierali. Ale co z Polakami, tak? Ale co z Polakami? Gdzie my będziemy głosować? Ważne jest to, żeby nie zapieklać się tym 447. 447 to jest problem, powiedzmy, Sejmu Polskiego. To w Sejmie Polskim powinno być zrobione ustawa 558 o przedawnieniu i zasiedzeniu. I to powinno spowodować to, że jednak te wymagania kongresu, które żądają nieprawdopodobnych pieniędzy, no to jest na ziemi polskiej, tak? Także Trump faktycznie podpisał, no ale cała ta ustawa, no to była zaproponowana przez zasadniczo demokratów, socjalistów, bardzo często z żydowskimi nazwiskami. No i Trump zdecydował się podpisać, tak? Te warunki są dosyć kontrowersyjne i tak dalej, no ale wina jest w Sejmie. Wina jest w Sejmie, wina nie jest w Kongresie. Także jeżeli jesteś w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli jesteś aktywny politycznie, jeżeli głosujesz, no to musisz głosować na republikanów, musisz głosować w zasadzie na konserwatystów, musisz głosować na Trumpa. Nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na socjalizm, nie głosuj przeciwko Trumpowi, tylko dlatego, że jest 447, żeby mu pokazać, no bo jednak ci socjaliści, którzy są w Ameryce, to oni cisną na 447 bardziej niż sam Trump. No i prawo kongresu może być tak samo przeciwstawione prawem Sejmu. Murzyni powoli wyjeżdżają z północy. Oni kiedyś uciekli na północ z południa, no bo tam nie było roboty. No i zasiedlili te wszystkie Nowe Jorki, Filadelfię, Chicago, Los Angeles. No ale teraz tam jest taki syf, powiedzmy społeczny, i demokraci we wszystkich tych miastach to po prostu opanowali socjaliści, demokraci doprowadzają te społeczeństwa do jakiegoś strasznego bałaganu politycznego, no i ekonomicznego, no i murzyni wyjeżdżają na południe. No, Polacy też, dużo Polaków też szuka lepszych miejsc na południu, no ale musimy głosować, jako Polacy musimy głosować na konserwatyzm, musimy głosować na republikanów, także nie bądź czerwona świnia, nie głosuj na tych tak zwanych postępowych, bo postępowi to są to, że kobiety w zawodach przegrywają z facetami, którzy myślą, że są kobietami. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, guziczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.